Cześć, witajcie. Dziś opowiem Wam o Difurze 360, który jest jednym z najmniejszych jachtów tej stoczni. Pływałem nim przez tydzień i wyciągnąłem odpowiednie wnioski. Posłuchajcie. Tak wygląda Difur 360 z zewnątrz. Długość według jednych informacji to jest 10,73, według drugich 10,30, ale wygląda oczywiście krótko. Silnik o 29 koni. No i już ta tendencja w szerokich rufach, dwa koła sterowe, kanciasta rufa, troszkę pawęż, troszkę ciut wyżej linii wodnej, szeroki kokpit, mimo że jest to dość mały jacht. Tak wygląda z zewnątrz, jeszcze popatrzmy na niego z drugiej strony. O, tak. Gospodine, jak jest? Dobro. O, tak wygląda z drugiej strony. Pawęż otwierana w tej chwili tutaj w porcie w Adriatic Charter. Standard jest taki, że starają się nie otwierać pawęży, kiedy jak stoi przy kei. Zwróćcie uwagę, dość duży pływ. No i wchodzimy na pokład. Obejrzymy sobie. Może pierw z zewnątrz. Dwa koła sterowe. Manetka niestety oczywiście na dole, co niestety nie ułatwia obserwacji, kiedy nasza ponton mamy położone na deku, tak jak w tej chwili. Tak widać mniej więcej ze stanowiska sternika. Manetka, jak widzicie, tu mocno na dole. Panel silnika, obrotomierz, zwrócił uwagę na popękaną szybkę. Mówimy o tym podczas naszych szkoleń, aby przy check-inie nie zwracać uwagę na to. Ta szybka to jest 1000-1500 euro. Nie ma tego elementu wymiennego, trzeba wymienić cały wskaźnik. Elektronika, kompas, ręczna pompa zenzowa, wejście kabla i na stoliku jest panel GPS-a, ale tu akurat na tej sztuce jest zamontowany horn, czyli sygnał dźwiękowy. Można wydawać sygnały dźwiękowe, naciskając ten przycisk. Kokpit szeroki, choć ławki nie są zbyt długie. Przejdźmy dalej na dziób. Jacht oczywiście posiada samo hasujący się fok. Proszę bardzo. Tak to wygląda. I tu uwaga, znowu, jeżeli pracujemy żaglem, ta klapa przednia musi być zamknięta. Zresztą wszystkie klapy powinny być zamknięte, kiedy pracujemy, kiedy żeglujemy. Można je otwierać właściwie tylko podczas postoju. To, co jest charakterystyczne dla Difurów, dwa duże okna doświetlające na nadbudówce. Od spodu w tej chwili jest przysunięte są żaluzjami, ale to jest fantastyczne rozwiązanie. Winda kotwiczna, roller przedniego żagla. Zwróćcie uwagę, że Difur ma sztag, ma wanty, ale nie ma też sztagu. I tutaj zalecam, jeżeli pływamy pełnym kursem, mimo wszystko uważam, że w takim przypadku należy dość mocno naciągnąć to penantę i szoty, a nawet, jak to również wskazuje czasami producent, żeby przy pełnych wiatrach z wiatrem pływać na postawionym grocie, po to, żeby usztywnić maszt od tyłu, ponieważ, jak widać, nie ma achtersztagu. Luk od kabiny dziobowej, duży, przestronny, bardzo fajny, również doświetlenie kabiny dziobowej przednim oknem. No na oknie w mesie jest niestety ponton, ale duże okno, jeżeli się ponton stawia do nocowania w porcie i stawia się go na pion przed masztem, to daje fajną wentylację. Zwróćcie uwagę, że nie ma wózka do szotów grota. Jest taki układ lin w
formie V. Nie przeszkadza to, powiem szczerze, pracy na żaglu, na żaglu rolowanym. Żagiel nie jest zbyt duży. Nawet ma to swoje też zalety, na przykład dla tych, którzy kiedy płyniemy pełnymi wiatrami, kiedy płyniemy pełnym wiatrem, gdyby nastąpiła niekontrolowana rufa, to jedna z tych lin działa troszkę jak kontraszot. No i idziemy pod pokład. Suwklapa, drzwiczki już zamykane, nie ma sztorsklap. Cztery dośpionowe stopnie, jak pływamy z dziećmi, na to trzeba uważać. No i kabina rufowa. Oczywiście jacht jest już po czarterze, więc nie jest wysprzątany, ale tak wygląda lewa kabina rufowa. I tutaj jest dość dużo szafek do chowania rzeczy. Tutaj też są klucze bezpieczeństwa dla akumulatorów. Też jest wyjście do gaszenia komory silnikowej. Okienko boczne wentylacyjne. Okienko górne wentylacyjne. Oczywiście z żaluzjami i z moskitierami. I boczne doświetlające również żaluzją. Tam na końcu szafki i ta kabina rufowa jest ok. Jaskółki, tu mamy jeszcze gniazdo USB do ładowania telefonów. Ta kabina jest ok. Przejdźmy teraz do drugiej kabiny. Druga kabina, prawa rufowa. I tutaj zwróćcie uwagę, jest o wiele ciaśniejsza, ponieważ jacht posiada tylko jedną bakistę, która jest właśnie w tym miejscu. Wrócimy jeszcze na górę, pokażemy to. I tutaj ławka taka decha, która tak naprawdę ogranicza bardzo mocno używanie tej kabiny przez osoby wysokie. Właściwie według mnie ta kabina się bardziej nadaje dla dzieci. Jaskółeczka, USB, kontakt, szafka. Zawory od toalety. I tu uwaga, ciekawostka. Jacht jest firmy Adriatic Charter. Wchodzimy do toalety. Toaleta, powiem szczerze, jak w sam raz. To znaczy nie jest za mała. Według mnie nie jest za mała. Jest całkowicie odpowiednia na tą wielkość jachtu. Ale uwaga, otwieramy waste tanki. I zwróćcie uwagę, zrobiony jest bypass, to znaczy waste tank jest, ale jakoby go nie było. To znaczy wszystko idzie, kochani, do wody. Nic nie przechodzi przez waste tank. I to niestety jest wada, a właściwie przypadłość firm Sukoshanu. Również tak samo ma Asta i tak zabezpiecza się również Adriatic Charter. Tłumaczenie jest takie, że było zbyt dużo problemów z zapychaniem waste tanków, więc po prostu robili bypass odejścia. Messa, stolik nawigacyjny, który, zwróćcie uwagę, się opuszcza. Jest specjalna poduszka na to i można zrobić drugie spanie. Messa jest całkiem fajna, dość duża. Kuchnia, o, tu jeszcze ślady wieczornego szaleństwa. Kuchnia. Lodówka, wbrew pozorom bardzo duża, z taką komorą lekko chłodzącą, bardzo dobrze się spisywała i nawet kiedy staliśmy na boi, akumulatory były wystarczające, żeby nie wyłączać lodówki na noc. Muszę wam powiedzieć, że spałem w messie i się zmieściłem. Zajmowałem tylko materacyk ten, żeby było trochę szerzej na koi i lepiej się śpi tu w messie niż na tej, w tej kabinie rufowej. Tak to wygląda. Schowki w podłodze. Jest ich dość sporo. Tutaj barek. Schowek na butelki jest dość duży. I tu mamy drugi schowek
również na zapasy. Bardzo fajne. I teraz zobaczymy sobie kabinę dziobową, która według mnie jest najfajniejsza oczywiście. I to lustro, lustro w kabinach dziobowych. Ech! Pytanie, czy po to, żeby panie stając na leżąco mogły dokonywać makijażu, czy może do jakichś innych celów? Któż to wie, co miał projektant na myśli, ale fajne duże drzwi, co powoduje, że jest duża wentylacja od kabiny dziobowej, że otworzymy te drzwi na resztę jachtu. Dość duże szafki do chowania. Proszę bardzo, naprawdę duże. Mało tego, pod kabiną, pod koją tą jeszcze jest mnóstwo miejsca do chowania różnych rzeczy, ponieważ jacht posiada tylko jeden zbiornik na wodę rufowy. Stolik w messie, jak go otworzymy, naprawdę jest duży i spokojnie cała załoga się tutaj mieści. To, co mi się zawsze w difurach podoba, to otwór w stoliku, aby można było kruszki zrzucać do śmieci. Bardzo fajne rozwiązanie. No i kochani, jeszcze zajrzymy do silnika, żeby wam pokazać, jak wygląda silnik. Tak wygląda silnik. Po tygodniu czasu dość czysty silniczek. Właściwie nic tu nie zauważyłem, żadnych wycieków. Utrzymany, ładnie pracujący. Kultura pracy bardzo ładna. Zużyliśmy na cały tydzień niecałe 30 litrów paliwa. O, tak to wygląda. Jeszcze pokażę wam tą bakistę. Oczywiście, jak to difur, posiada na stoliku miejsce na lampkę, co daje fajny efekt wieczorami. I tu, zobaczcie, tu nie ma bakisty z lewej burty, natomiast jedna bakista jest tutaj z prawej burty. Nie jest jakoś ona bardzo duża, ale moim zdaniem całkowicie wystarcza, co widać zresztą na to, żeby zmieścić wszystkie zapasowe liny, wąż do wody, karnistry, wiaderko i inne rzeczy. Moja ocena tego jachtu jest bardzo pozytywna, jak na mały jacht i ekonomiczny jacht w czarterze. Bardzo fajny, wygodny, samohacujący się fok. Może nie każdemu się podoba, również mnie, ale z kolei jak pływam z rodziną, to jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Nautycznie nie jest to może wielki śmigacz na żaglach, ale całkowicie się ładnie spisywał przy słabych wiatrach. Osiągaliśmy na pełnych żaglach, węzłach 5 węzłów, co jest taką, myślę, standardową prędkością marszową, przelotową. Jak to difur, dużo doświetleń, to jest plus. Wadą kabina prawa, rufowa, która bardziej nadaje się dla dzieci niż dla dorosłych. No i to byłoby na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Idziemy oglądać następne jachty.